Cześć wszystkim, nazywam się Magda Ostoja-Chyrzyńska. Dzięki w ogóle za przedstawienie. Zrobiła mi tak slajd o mnie, ale mam nadzieję, że już teraz nie będę musiała go w całości czytać dzięki temu. Temat WUDA 2019 no to jest właśnie Design for the Future We Want. Ja na dzisiejszej prezentacji będę się właśnie chciała skupić na przyszłości. No i tak naprawdę, żeby ta przyszłość zaistniała, no to też musimy trochę zrobić coś od siebie. Więc mam nadzieję, że pod sam koniec prezentacji będziecie mieli pełną głowę pomysłów i stwierdzicie, że bardzo chcecie coś zrobić. Więc jeśli ta prezentacja będzie miała taki efekt, no to osiągnęłam swój cel zamierzony. Okej, no to może tak na sam początek, bo może już te pytania były, więc z góry przepraszam, ale ja jestem ciekawa, ile z was to są projektanci? Niekoniecznie UX, może być generalnie. No dobra, no to super, tak myślałam. Większość osób. Będę przede wszystkim właśnie się odnosić do projektowania, więc dla was. A jacyś badacze może? Okej, troszkę mniej. Deweloperzy. No, nawet trochę jest deweloperów, bardzo fajnie. Nie wiem, czy jakąś grupę pewnie jeszcze pominęłam, ale tyle sobie przygotowałam. Okej, więc generalnie projektanci będę mówić przede wszystkim do was, będę się starała też mówić do innych. To tak bardzo szybko, bo w zasadzie już zostałam przedstawiona. Ja zaczynałam w technologiach jako deweloper. Później stwierdziłam, że projektowanie i dewelopowanie jest fajne, ale projektowanie jest same fajniejsze, więc zaczęłam po prostu projektować i od 8 lat projektuję. Projektuję w tej chwili w studiu moim UX Girl. Parę lat temu założyłam taką społeczność, gdzie staramy się pokazywać przyszłość technologii i generalnie staramy się właśnie inspirować ludzi, żeby zaczęli robić jakieś fajne rzeczy, które można na przykład właśnie pokazywać dalej. Więc jeszcze raz taki krótki wstęp, o czym będę mówiła. Żeby tak naprawdę pomyśleć o tym, co chcemy zrobić w przyszłości, musimy najpierw wiedzieć, jak jest teraz, więc opowiem o sytuacji teraz i przedstawię jakieś podstawowe pojęcia, które wszyscy znacie, ale na wszelki wypadek. Później zastanowimy się, czy tylko Bill Gates może zmienić świat i w zasadzie czemu on jest w mojej prezentacji. Mam trochę przykładów ekologicznego designu dla was i designu takiego, który bierze pod uwagę właśnie przyszłość i no, dobro naszego środowiska. I na koniec, jak wy możecie zmienić przyszłość, trochę właśnie dla was pomysłów, które mają wam pomóc. Okej, no to w takim razie jak jest teraz? Znalazłam w zasadzie dla was po prostu trochę danych w internecie. Sama nawet szukając ich, parę z nich nawet mnie po prostu zszokowało osobiście. No ale żeby mówić w ogóle o czymś, to fajnie jest pokazać jakieś dane na początek. No to niestety nie znalazłam w jakim stopniu. Natomiast jak wiadomo, węgiel i generalnie spalanie w ten sposób, uzyskiwanie energii generuje największe zanieczyszczenie środowiska, powietrza. Tuż obok samochodów, no i oczywiście fabryki różne inne materiały spalają i wykorzystują. I to w zasadzie niestety zatruwa nasze środowisko najbardziej, więc no prawda jest taka, że jeśli chcecie robić zmianę, no to pewnie najlepiej tam. Kolejna dana, którą znalazłam, niestety z 2016 roku, ale nowszych danych nie było, to, że 91% populacji w tym właśnie 2016 roku żyło na terenach, które przekraczały normy WHO jakości powietrza. I to jest dla mnie straszne, to jest właśnie ta dana, która mnie zszokowała, więc tak naprawdę wychodzi na to, że większość osób na świecie oddycha powietrzem, którym nie powinno oddychać. To jest trochę smutne. To jest nasz wskaźnik zanieczyszczenia powietrza w Polsce, 53%, czyli powiedzmy, że to niestety nie jest zbyt dobrze. A jak to tak generalnie wygląda w porównaniu do innych, no to jesteśmy na 12 miejscu w Europie i 71 na 109 na świecie. Wydaje mi się, że o ile 71 miejsce, to jest od najbardziej zanieczyszczonych, od razu mówię. A te 71 miejsce jeszcze jest w miarę, no to te 12 w Europie to, no to jednak jesteśmy na początku stawki tych najbardziej. I jeszcze taka mała ciekawostka, który, że tak powiem, ośrodek spalania węgla na świecie generuje najwięcej właśnie dwutlenku węgla, no to jak się możecie domyślić, to jest Bełchatów. Też byłam zdziwiona, ale niestety to właśnie my. Nie mówię, że generalnie wszystkie nasze najgorzej, ale ta nasza jedna najgorzej na świecie. No i tak naprawdę jeśli mówimy o zanieczyszczeniu środowiska, no to warto też się zastanowić nad innymi wszystkimi terminami, które są wokół tego. I
Ja tutaj celowo, przepraszam bardzo, wrzuciłam trochę słów angielskich, ale to dlatego, że na przykład samo sustainability to tak naprawdę chyba nie ma dobrego polskiego tłumaczenia. Szukałam i nie znalazłam, może wy znacie. Natomiast, bo zrównoważony rozwój, no to już jest troszkę inne pojęcie. Zaraz zobaczymy jakie. No ale generalnie ta sustainability, czyli dosłownie jest to stabilność, to jest zdolność do ciągłego istnienia, a wcześniej, skąd w ogóle to pojęcie się pojawiło, no to pojęcie zrównoważonego rozwoju pochodzi pierwotnie z leśnictwa. No i ktoś po prostu wymyślił, Hans Carls, wymyślił, że po prostu jeśli mamy las i ścinamy w nim drzewa, no to jest mniej lub więcej tak, że wycinamy tylko tyle drzew, ile potem ten las może sobie znowu, że tak powiem, nadrobić. No i on nie przestanie istnieć, a my mamy z tego zasoby, tak? Wtedy tak naprawdę powstało sustainability, to słowo, no a my, że tak powiem, już stosujemy je do całości środowiska, całości planety w tej chwili. No i tak naprawdę ten zrównoważony rozwój, no to już jest bardziej sustainable development, tak? Czyli stabilność to jest to, co poprawia jakość życia ludzi, jednocześnie nie obciążając środowiska wokoło, a ten zrównoważony rozwój, no to jest holistyczne podejście i proces, który prowadzi nas do celu, jakim jest stabilność środowiska, czyli właśnie ta sustainability. I ciekawa jestem, czy ktoś czytając te definicje ma takie same skojarzenia jak ja. To jest taki bardzo long shot, ale ja właśnie mam takie wrażenie, że tutaj mówimy trochę o powiedzmy takim wyrażeniu jak user experience, a tutaj mówimy o user-centered design, no bo w pewnym sensie tutaj to jest coś, do czego my tak naprawdę dążymy, a to jest droga, którą idziemy, żeby to osiągnąć. No i my w zasadzie jako projektanci stosujemy user-centered design, prawda? A po to, żeby poprawić jakość user experience i tutaj w zasadzie to jest bardzo, bardzo podobne. Może się okazać, że po prostu jesteśmy osobami, które to od razu rozumieją dużo lepiej niż na przykład inni ludzie. No i my tak naprawdę tutaj na prezentacji poprzedniej również to było wspomniane human-centered design. Mówimy też user-centered design oczywiście, ale właśnie takie dla was pytanie, że może byśmy to zamienili na future-centered design, czyli na przykład projektowanie takie, żebyśmy w ogóle mieli tą przyszłość. I jeszcze tak parę takich filarów zrównoważonego rozwoju, no to są środowiskowe, ekonomiczne, społeczne. A no i teraz w momencie, kiedy te filary złożymy i mamy wspólne cele we wszystkich, no to wtedy możemy osiągnąć tą stabilność. I tutaj też ciekawa jestem, czy nasuwa wam się inne skojarzenie, czyli również taki diagram Venna, gdzie mieliśmy ograniczenia techniczne, cele biznesowe i potrzeby człowieka i w środku mam user experience i ja mam wrażenie, że to też jest tak podobne i właśnie w taki sposób możemy o tym myśleć i wtedy będzie nam dużo łatwiej po prostu. No i w zasadzie dlaczego tylko Bill Gates może zmieniać świat? I w zasadzie co on takiego ostatnio robił? Więc to jest jeden z projektów, które wynikły z akceleratora, który właśnie prowadziła fundacja Billa Gatesa i Melindy Gates. No i oni doszli do wniosku, że skoro w krajach trzeciego świata jest problem z właśnie odchodami, które na przykład ludzkimi, które po prostu są wszędzie, one zatruwają nawet środowisko w takim stopniu, że woda pitna, która jest tam używana, no ma po prostu te wszystkie zarazki. Odkryli, że po prostu zbudowanie całego nowego systemu węzłów sanitarnych jest bardzo, bardzo kosztowne, no i po prostu tego się nie da zrobić. A oni szukali rozwiązania na dużą skalę, które było stosunkowo niedrogie. Oczywiście posiadając bardzo dużą ilość pieniędzy. No i co się okazało, że można zrobić toaletę, która jest tak naprawdę taka waste free, czyli z tego całego produktu możemy usunąć z niej wszystkie te złe substancje, bakterie, których nie chcemy mieć i w wyniku zostaje woda, energia, żeby w ogóle ta toaleta zadziałała i tam parę innych rzeczy, chyba sól, już nie pamiętam. No i się okazało, że można coś takiego zrobić. To jest jak dla mnie to jest niesamowite. No ale i myślimy, że tak no super zrobili i jest. No może tak niekoniecznie, bo się okazało, że ona też jest taka droga, że może nawet te węzły sanitarne lepiej zbudować. Więc prawda jest taka, że no usprawnianie naszej planety, ono nie jest takie proste, ono nie jest takie łatwe, jak się wszystkim wydaje. Nawet jak ktoś ma tyle kasy, no to nie jest po prostu takie coś, że no rzucę kasę, parę studentów zrobi i będzie fajnie. Niekoniecznie. No i mam kolejny taki przykład, który pokazuje, jak w ogóle zachęcić ludzi, żeby chcieli być bardziej eko. No tutaj na przykład mBank, ostatnio nie wiem, czy widzieliście, wprowadził coś takiego, wygoda, ekologia, czy papierowy list, co wybierzesz. I to, co mi się tutaj mocno rzuca w oczy, to to, że oni zamiast napisać po prostu ekologia, czy papierowy list, co wybierzesz, napisali
wygoda i ekologia, czy papierowy list, co wybierzesz? No wiadomo, że wybierzemy wygodę i ekologię, prawda? No właśnie, więc tak się właśnie sprzedaje ekologię w dobry sposób, polecam. No i tak naprawdę nie trzeba szukać daleko, gdzie na przykład ja, ty możemy wprowadzić takie małe usprawnienia. Może nie będą one miały wielkiego impaktu na środowisko, no ale w jakiś sposób możemy pomóc. I jakbyśmy tak szukali takich bardzo, bardzo bliskich, taka bardzo bliska rzecz, pewnie nawet stykacie się z nią co parę dni. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do was znajomy, macie te swoje kosze do sortowania śmieci, nie? Jak każdy. No i przychodzi, otwiera ten kosz i chce wyrzucić się puszkę, nie? I tak patrzy i tak, ej Malwina, a do którego tutaj kosza tą puszkę mam wrzucić, bo nie wiem, nie? No więc to jest właśnie tak, że wy wiecie, gdzie to wrzucić, wy sortujecie, no ale wasz znajomy, który przyjdzie do was, no już się okazuje, że nie wie jak, prawda? Więc całe to wasze sortowanie, no, że tak powiem, no na nic, tak? No bo już połowę tych śmieci jest źle przesortowanych po jednej imprezie. No niestety. No i to jest na przykład to, o czym ja pomyślałam, po prostu siedząc w domu, że no kurczę blady, przychodzą do mnie znajomi, no to ja też chcę, żeby było wszystko dobrze przesortowane. No i to, co zrobiłam i wprowadziłam u siebie, to jest w ogóle zdjęcie z mojego domu, więc to są moje śmieci, więc to jest takie intymne. Więc możecie tutaj zobaczyć, to jest właśnie to, co przygotowałam. Wydrukowałam na papierze samoprzylepnym, w zasadzie w drukarni i szczerze powiedziawszy to jest drogie, ale warto. No i możecie tutaj zobaczyć, że tutaj są odpowiednie kolory i odpowiednie miejsca i tak samo na górze wszystko jest opowiedziane, plus jest oprócz kolorów i tego, co jest też powiedziane, co dokładnie wrzucić w danym koszu. Więc jak ktoś do mnie przychodzi, no to teraz po prostu od razu wie, gdzie tą puszkę ma wrzucić, no do żółtego, nie? Polecam takie proste rozwiązania. O, naprawdę? To super. Właśnie dla znajomych. Na imprezy. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. No ale właśnie jak zachęcić tych ludzi do działań proekologicznych? No to wydaje mi się, że pewnie tak jak ten mBank, czyli dając im coś w zamian, albo przynajmniej oferując jakąś taką iluzję tego, że to jest dużo, dużo lepsze dla nas, prawda? I wtedy my się na to zgodzimy na pewno. No i tak naprawdę wtedy tworzymy taką sytuację win-win. A tak naprawdę jak pomyślimy, no to jest win-win-win, prawda? No bo ten biznes pewnie jakoś zyskuje, my jako użytkownicy zyskujemy, no i jeszcze środowisko na tym zyskuje. No i jeśli wszystkie aplikacje czy wszystkie rzeczy tworzone w technologii jakby takie były, no to by było super, nie? I właśnie dlatego dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o paru takich projektach, przykładach takiego ekologicznego designu. I same fajne wam wybrałam. Tutaj jest projekt, wydaje mi się, że Moniki, która wcześniej mówiła prezentację. Więc jak powiem teraz coś nie tak, to później mnie popraw. A więc odbył się taki hackathon klimatyczny w Warszawie w tym roku i właśnie uczestniczki, które tworzyły ten projekt, między innymi Monika, zauważyły, że w Uber Eatsach, jeśli się kliknie na jedzenie wegetariańskie, no to się okazuje, że tak naprawdę pokazuje się tam wszystko. Niekoniecznie, w ogóle pokazują się restauracje, a nie na przykład potrawy, a później no to jak już wejdziesz w tą restaurację, no to już wiadomo, że burger z mięsem będzie obok na przykład sałatki. No i to trafiło pewnie do tych wyników wyszukiwania, bo gdzieś tam była sałatka, natomiast no wszystko trzeba czytać dokładnie, czy na pewno gdzieś tam na przykład nie będzie mięsa, jeśli ktoś jest wegetarianinem czy weganem. Tutaj w zasadzie to, co one zaproponowały, to, że można by na przykład w każdy poniedziałek pierwszy miesiąca organizować taką akcję promocyjną, to jest tam na górze, możecie zobaczyć. Dzięki temu zachęcić ludzi i to właśnie nie tylko wegetarian, ale też na przykład takie po prostu osoby, które no nie mam co dzisiaj zamówić, może zamówię sobie właśnie coś nowego i wegetariańskie nie ma problemu. Nawet moi kumple, którzy, nie wiem, chodzą na potrójne burgery, mówią takie rzeczy czasami do mnie, że właśnie no dzisiaj to nie wiem co zamówić, nawet bym sobie wegetariańskie zamówił, tylko nie wiem jakie. I to jest prawda, nie? Naprawdę są tacy ludzie. No ale w zasadzie dlaczego mamy zamawiać te wegetariańskie? Bo w momencie, kiedy zamawiamy sobie tego burgera, no to 8 kg gazów cieplarnianych leci w powietrze. Kiedy jagnięcinę? No to 4. Jagnięcina taka trochę niepopularna w Polsce. Kurczak 1,5. Jajka, no to już dużo mniej. Fasola, orzechy. Widzicie, że w momencie, kiedy tak naprawdę chodzimy do roślin, no to są jakieś bardzo małe ilości. I między innymi dlatego, znaczy to generalnie widać, no prawda, na oko. No, chociaż ta wołowina najgorsza.
No i po prostu w ten sposób możemy, jedząc roślinnie, no możemy mieć jakiś wpływ na środowisko. Nie jest to jakiś pewnie bardzo duży wpływ, ale jakiś jest zawsze. Tutaj jeszcze wydaje mi się, że oprócz samej tej promocji było też wprowadzenie na przykład znaku ziemi, czyli w momencie, kiedy chciałeś właśnie zamówić sobie taką potrawę, no to wegetariańską, wegańską, no to ten symbol był koło potrawy, ale również koło danej tej restauracji, więc bardzo szybko mogłeś to znaleźć. A drugi też taki związany z jedzeniem projekt, który działa w Warszawie, możecie to w ogóle ściągnąć. Też byłam zdziwiona, bo często fajne aplikacje nie działają w Polsce. Too Good To Go. Możecie po prostu w momencie, kiedy na przykład po południu albo wieczorem, w momencie, kiedy restauracje już po prostu mają trochę za dużo tego jedzenia, nie sprzedały tych lunchy, one po prostu wystawiają parę takich paczek, nie wiadomo co tam jest w środku. To jest to mocno przecenione względem tej ceny, co byście normalnie płacili za to. No i możecie sobie na przykład dostać taki lunch za jakieś 8 zł. Spojrzałam w ogóle, czy tam 10 zł, spojrzałam tuż przed właśnie godziną lunchową i chyba na SWPS-ie ta stołówka też to oferuje i właśnie za chyba 8 zł. Teraz chyba tym wszystkim studentom stąd zrobiłam gorzej, jeśli ktoś mieszka blisko, więc przepraszam, bo to jest naprawdę niezła oferta moim zdaniem. Trochę mi to przypomina takie Lucky Paki z Azji, nie wiem czy kojarzycie, właśnie oni mają tak, że w momencie, kiedy są przeceny u nich, no to nie robią po prostu przecen, tylko sprzedają ci taką paczkę z ubraniami i wiadomo, co tam jest w środku, no bo po prostu nie sprzedali. Milion drzew. Kto zna tę aplikację? Bo to jest stara aplikacja. Okej. Okay. A kto korzystał? No właśnie. Właśnie, wydaje mi się, że tam jest jakiś problem, wiecie, bo ta aplikacja polega na tym, że brakuje wam drzew w waszej okolicy i możecie sobie dokładnie ustawić to miejsce, że ja chcę tam drzewo, wysłać zgłoszenie, no i za jakiś czas, nie wiem jaki, pojawi się to drzewo, zasadzą dla was to drzewo. A możecie też, na przykład jeśli bardzo chcielibyście zobaczyć, nie wiem, jarzębinę, albo nie wiem, topole, albo jakieś inne drzewo, które jest rzadkie, no to tam też można sobie wyszukiwać różne gatunki drzew, jeśli na przykład bardzo się tym interesujecie. Natomiast problem z tą aplikacją jest taki, że ona jest trochę ciężka w używaniu i myślę, że im by się generalnie przydał redesign, designer, developer, może jak macie za dużo czasu, to się do nich zgłoście, to pewnie by się właśnie, w ogóle mają ocenę w App Store chyba 2,5, więc to jest trochę słabe. No i kolejna rzecz a propos wygodnie bez papieru. Ostatnio Innoji na przykład wprowadziło e-faktury. I to, co też mi się spodobało, to w ogóle było w interfejsie, jak się zalogowało do Innoji. Jest taki nagłówek Moje usługi. Macie po prostu taką listę jakichś fajnych rzeczy, które możecie sobie tam aktywować w tym swoim portalu Moje Innoji, czy jakoś tak się to nazywa. No i jak widzicie, ta e-faktura jest na pierwszym miejscu umieszczona, więc w zasadzie bardzo dobrze z ich strony. Tutaj akurat nie ma nigdzie użyte słowa wygodnie, no ale jest pierwsze na liście, więc powiedzmy, że się postarali. No i zawiera dokładnie te same dane, chronisz środowisko, ale oczywiście na pierwszym miejscu zyskujesz dostęp do swojej faktur z dowolnego urządzenia z internetem, więc to jest jako pierwsze, prawda? Potem chronisz środowisko. Wiadomo. I kolejny przykład Uber Eats. Tym razem to jest już prawdziwa funkcjonalność. Tamta to był koncept, który wam wcześniej pokazywałam, który Uber wprowadził w tym miesiącu, więc jeśli korzystacie z Ubera, to już pewnie to widzieliście. W momencie, kiedy zamawiacie, no to zazwyczaj dostawało się te plastikowe sztućce, noże, naczynia. Już w tej chwili ich nie dostaniecie, bo musicie po prostu, żeby je dostać, musicie tapnąć ten switch i wtedy dopiero ten na górze po prawej. I wtedy dopiero tak jakby oni je wam zapakują. Znalazłam taką informację. Jeśli ktoś potem będzie chciał w ogóle źródła, skąd mam te dane, bo ja ich nie wymyśliłam, to oczywiście potem chętnie się podzielę, podam strony i tak dalej. Więc znalazłam, że w 2050 roku będzie więcej plastiku niż ryb w oceanie, więc to jest przerażające, prawda? Bo to w zasadzie te 2050 to już bardzo niedługo jest. Ja akurat ryb nie jem, no ale jak wyjecie, no to słabo. Okej, okay. I kolejna aplikacja Leaf Green. Bardzo dużo jest aplikacji, które w jakiś sposób próbują nas doedukować, czyli powiedzieć nam, no jak pojechałeś tym samochodem, no to na przykład tyle wyemitowałeś gazów cieplarnianych do atmosfery. Albo na przykład, no jeśli dzisiaj wybrałeś rower, no to zaoszczędziłeś tyle versus to. No i to jest właśnie taka aplikacja.
Tylko, że ona tak naprawdę próbuje trochę zmienić wasze zachowania. Czyli w momencie, kiedy wy na przykład wychodzicie, no to możecie wybrać, że jednak pójdziecie na piechotę, albo jednak wybierzecie rower i w ten sposób dostaniecie dodatkowe punkty, a nie te minusowe punkty, które dostajecie za używanie tego samochodu cały czas. No i możecie na przykład potem dostać jakieś nagrody, albo jeśli nie potraficie użyć tych nóg, albo pojechać na tym rowerze, no to w ostateczności możecie na przykład posadzić drzewo. To ileś tam kosztuje, no ale, że tak powiem, trochę odpokutujecie. Też w inny sposób, jeśli chcecie. Więc w związku z tym oni po prostu starają się w taki bardzo łatwy, prosty sposób po prostu wam wynagrodzić to, jeśli robicie coś dobrego, a nie tylko mówić co. I to jest bardzo fajny projekt kolejny. To jest sukienka, która oczyszcza powietrze. Bardzo śmieszne, wiem. Ale tak ona jest prawdziwa. Niestety projekt aktualnie w tej chwili, z tego co wiem, szuka dofinansowania, żeby móc produkować to na masową skalę, więc niestety jeszcze jej nie można kupić. Ale wyobraźcie sobie, że gdyby 30 osób na minutę w takim mieście na przykład jak wielkości jak Londyn, czyli no to jest dużo większe miasto niż Warszawa, chodziło w takiej sukience sobie, mniej więcej tyle właśnie na minutę 30, no to w okolicy dałoby się znacząco oczyścić powietrze i to byłby efekt taki jakby zauważalny przy pomocy jakichś mierników. To jest dość sporo, więc chyba wszyscy musielibyśmy tak nosić, mi się wydaje, się tak ubierać, no ale może w przyszłości rzeczywiście tak będzie. A jeszcze tylko powiem, już nie będę wchodzić w szczegóły, jak ona działa, ale jeszcze tylko powiem, że tak jakby te zanieczyszczenia, one się nie osadzają na nas. Więc nie musicie się tym martwić, przerażać i tak dalej. Po prostu ta sukienka powoduje rozbijanie tych złych cząsteczek w powietrzu. Celowo nie wprowadzałam tu za dużo projektów edukacyjnych, ale jeden musiałam dać, bo jest naprawdę świetny. To był projekt na MIT, więc niestety w Ameryce, nie moglibyśmy pojechać zobaczyć. Natomiast oni wymyślili, że oni w taki bardzo prosty sposób postarają się o edukowanie ludzi, jak się zmienia klimat, albo jak można go naprawić przede wszystkim. To był las monitorowany w Stanach, który był właśnie w trakcie odbudowy, czyli oni próbowali, no żeby on po prostu zaczął się odradzać. W ogóle to jest las na jakimś bagnie. No i to, co można było zrobić, to wchodziło się do takiego pomieszczenia, tam były różne wyświetlacze, można było tak jakby poczuć ten las, zobaczyć go. Oprócz tego trochę tego bagna gdzieś tam było, więc chyba można było też właśnie powąchać. Były dźwięki z tego lasu i tak dalej. To nie jest najważniejsze, bo tak naprawdę to było jedna rzecz, a obok mogliście zobaczyć, jak się te wskaźniki zmieniają, czyli na przykład jakie wczoraj tam było zanieczyszczenie powietrza, jakie jest dzisiaj, o ile się zmniejszyło na przykład i na przykład jak przyjście, nie wiem, kolejnego dnia, to się okazało, że tam pachnie zupełnie inaczej, nie? Niestety ten projekt już zakończony był, bo to był tylko na jeden festiwal, ale wydaje mi się, że to jest fajne, bez wychodzenia do lasu można coś monitorować. Wracam jeszcze na chwilkę do mody. To jest torebka z panelami fotowoltaicznymi. Oni je nazywają chyba solarnymi cekinami. I wyobraźcie sobie, że macie taką, w zasadzie mam sukienkę i torebkę, no tak trochę damską. Właśnie teraz zauważyłam, przepraszam bardzo wszystkich mężczyzn. Ale wyobraźcie sobie, że właśnie macie taką torebkę albo macie jakąś bardziej odpowiednio męski plecak i po prostu po przechadzaniu się cały dzień w takim półsłońcu możecie sobie pod koniec dnia naładować telefon z tego. No super, nie? W sensie ja bym korzystała, od razu bym zamieniła moją torebkę. No ale też na przykład właśnie jak jest ciemno, no to ta energia, która była tam przechowywana w tej baterii, mogła wam, prawda, podświetlić zawartość torebki. To zdecydowanie się dla kobiet przydaje, bo mamy za dużo w torebce, mężczyźni pewnie nie. No i to doładowywało się do około 2 watów, to właśnie wystarczyło, żeby nasz telefon był naładowany. No i wracamy znowu do sortowania śmieci, bo jak zobaczycie, to jest mój ulubiony temat w tej chwili. To jest koncept projektu, gdzie on był zrobiony tylko typowo dla restauracji Burger King. I to, co oni wymyślili, no to raz, że oczywiście oznaczenia kolorystyczne są bardzo ważne, żeby wrzucić coś do dobrego kosza, tak? Ale może nie tylko. Jeśli na przykład mamy ograniczoną ilość przedmiotów, które wrzucamy do tych koszy, no to może po prostu można zrobić odpowiednie takie wycięte przestrzenie, żeby było wiadomo, że na przykład tą rurkę, no to ja wrzucam do tego plastiku, bo to jest ten kształt, a to wrzucam tam. Więc to był taki ich pomysł, żeby tak jakby zmieniać i wpływać na zachowania ludzkie właśnie tuż przed tym, jak ktoś coś wyrzuci do śmieci. Wydaje mi się, że strasznie fajne. Oczywiście nie wszędzie można z tego skorzystać, ale w restauracjach, gdzie jest zamknięta ilość rzeczy, które wyrzucamy, to jest całkiem fajny pomysł. No i teraz w zasadzie mały quiz, bo już widzę, że
Muszę was troszkę ożywić, bo wszyscy zasypiają na koniec, nawet po tej kawie przed chwilą. Będę się was pytała, gdzie co wyrzucić do śmieci, bo ja jestem wciąż ciekawa, czy wszyscy to wiedzą, bo ja nawet czasami mam problemy. To nie jest nic takiego, żeby się wstydzić. Więc najpierw mamy czasopismo, więc jest stare czasopismo, chcę je wyrzucić do śmieci. Zaczynamy od łatwych. Czy ja, no i teraz będziecie podnosić ręce do góry, albo ich nie podnosić. No i czy ja wyrzucam czasopismo do szkła? Nie, dobra. Plastik, metal? Okej. Okay. Papier? Okej. Okay. Powiedzmy, że to jest papierowe czasopismo. Czy to wam wystarczy? dobra. Czy do bio? Do zmieszanych? No, jedna osoba jest. Plastikowe na pewno. Niebezpiecznych? Nie. No więc generalnie tak, odpowiedź brzmi do papieru. No ale oczywiście dobrze się zapytaliście, no bo jeśli, że tak powiem, ta gazeta była stworzona w jakiś sposób, że jest całkowicie złożona z plastiku, no to pewnie do zmieszanych albo jeszcze gdzieś indziej. Natomiast ja bym bezpiecznie wyrzucała do plastiku, tak jest nawet napisane na stronie miasta Warszawy, więc uznajemy, że to jest poprawna odpowiedź. No ale teraz kolejna rzecz, zbite szkło. Uwaga, szkło. Kto głosuje na szkło? Jeszcze raz, to może wprowadzę was w klimat. Jest impreza i kumpel zbił butelkę. I musicie wyrzucić tą butelkę do śmieci. Dobrze, ja widzę, że tutaj wszyscy są bardzo mądrzy, niestety. Myślałam, że chociaż na tym się wyłożycie. Do zmieszanych wyrzucamy zbite szkło, niezbite szkło do szkła. Okej, i ostatnie. Mam nadzieję, że teraz chociaż kogokolwiek zagnę. Przepraszam za to słowo. Ktoś mnie potem poprawił, jak mówiłam tą prezentację, że powinnam powiedzieć zwiędła roślinka, a nie zdechła, więc przepraszam. Zwiędła roślinka z ziemią. Okej, a to kto jest za bio? Z połowa sali? Zmieszane? Kurczę, ale w ogóle to są sami specjaliści, no. Tak, bardzo dobrze wszyscy powiedzieli. Roślinkę wyciągamy z ziemi, wyrzucamy do bio, ziemię wyrzucamy do zmieszanych. Więc tak, zgadza się. To jest moim zdaniem bardzo takie, no trudne, w sensie nie każdy to wie. Pewnie ktoś, kto nie ma dużo roślinek i nie wyrzuca ich co tydzień, no to nie wie. I pokażę koncept mojej aplikacji, ponieważ mi się wciąż wydaje, że ludzie mają masę problemów z tym, co gdzie wyrzucić i pojawia się coraz więcej pytań. Co więcej, właśnie na stronie miasta Warszawy nie wszystko jest opisane dobrze i w ogóle bardzo dużo rzeczy brakuje, więc ja wymyśliłam, że ponieważ jest właśnie nie wiemy, no to fajnie było mieć aplikację, gdzie można wpisać na przykład coś tam, czasopismo, no i gdzie mam to wrzucić. No i jeśli na przykład ktoś chce to ze mną zrobić, bo jest deweloperem, to ja bardzo chętnie z kimś to zrobię, więc to jest takie autoreklama. A żeby was jeszcze obudzić teraz, no to my sortujemy na te parę frakcji, prawda? Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? Bo ta szósta niby jest, niestety jej nie zabierają, musimy sami z tym chodzić. Ale czy wiecie na przykład, że w Japonii, pewnie słyszeliście już to, jest takie miasteczko, nazywa się Kamikatsu, i tam oni, uwaga, sortują na 45 frakcji. Co więcej, nie ma tam żadnej śmieciarki, która wywozi te śmieci. Oni muszą sami te wszystkie śmieci zanieść do punktu, czyli tak jak my na przykład za niebezpieczne, czyli na przykład baterie musimy zanosić. Udaje im się z sukcesem zrecyklować 80% swoich odpadów w tym miasteczku, więc wydaje mi się, że to jest super wynik. Oni chyba chcieli osiągnąć 100% w 2020 roku. Nie wiem na jakim są teraz etapie i nie wiem, czy im się uda, ale jak dla mnie niesamowite, nie wiem, czy miałabym tyle koszy w swoim domu upchnęła. No i teraz w zasadzie takie dla was na końcu, ponieważ już mieliście dużo inspiracji, no to teraz przygotowałam wam taki sheet z pomysłami na to, jak można jeszcze zmienić świat. Wpisałam tam też trochę rzeczy, które tak naprawdę są już zrobione, jest sporo projektów, ale nie zawsze te projekty są dobrze zrobione, one nie zawsze są fajne, nie zawsze na przykład rzeczywiście robią to, co miały robić. Możecie sobie robić zdjęcia i w ogóle nie ma problemu i mam nadzieję, że już będą wszystkie te aplikacje zrobione dobrze i rzeczy, wiecie, za dwa lata przez was, ale tak naprawdę to jeśli macie jakiekolwiek inne pomysły, no to może po prostu
warto to zrobić. Może po prostu w swoim domu też możecie coś poprawić. Może możecie, nie wiem, sprawdzić, czy wasz samochód nie generuje za dużo jakichś niepotrzebnych substancji. Więc w zasadzie tak na koniec możecie sobie po prostu pomyśleć o tych rzeczach, no i się zastanowić, jaka chcecie, żeby była ta przyszłość, no i właśnie czy chcecie projektować, no pod to, żeby w ogóle ona była. Dzięki wielkie.